W tym filmie pokażę wam kilka własności granic. Nie będę tych własności dowodził, dlatego że nawet nie poznaliśmy jeszcze matematycznie ścisłej definicji granicy. Jak poznamy ścisłą definicję za pomocą delt i epsilonów, to przyjdzie też czas na dowodzenie tych twierdzeń, które teraz na razie tylko wypiszę bez dowodu. No dobrze, powiedzmy, że mamy taką funkcję f i liczymy jej granicę w punkcie jakimś ustalonym c. No i że granica tej funkcji w tym punkcie istnieje i jest równa a. Powiedzmy, że mamy drugą funkcję. G. I w tym samym punkcie również ma ona określoną granicę równą powiedzmy jakiejś innej stałej b. No i teraz pytamy się, jaka jest granica funkcji w tym samym punkcie c, funkcji, która jest sumą tamtych dwóch funkcji f od x plus g od x. No to co intuicja nam podpowiada, to. Że granica tej sumy powinna być sumą tych granic. No i tak rzeczywiście jest. To znaczy, to będzie równe granicy funkcji f dodać granica funkcji g w tym samym punkcie. Czyli to będzie po prostu a plus b. a dodać b. No, tak jak mówiłem, nie będę tego ściśle dowodził w tym momencie. W przyszłości sobie to udowodnimy. Na razie możemy sobie wyobrazić, że tak intuicyjnie jak weźmiemy na przykład wykresy tych funkcji, że w każdym punkcie wartości funkcji do siebie dodamy, to w granicy te wartości będą dążyły do sumy tych granic. Tak jest i możemy sobie to zapamiętać, a dowody przyjdą później. No jak mamy tak dla sumy, to się nazywa, że granica jest addytywna, no to tak samo jest dla różnicy. Jak weźmiemy sobie Funkcję, która jest różnicą tych dwóch funkcji i obliczymy jej granicę, no to będzie oczywiście różnica granic. Granica funkcji f odjąć, granica funkcji g. Czyli tu będzie różnica liczb a odjąć b. No dobrze, tak jest dla sumy, tak jest dla różnicy, ale również tak samo jest dla iloczynu. Jak obliczymy sobie iloczyn, Funkcji f razy funkcji g. Czyli w każdym punkcie mnożymy wartości tych funkcji. I to jest jakaś nowa funkcja, która jest iloczynem tamtych dwóch. No to granica takiego iloczynu no to będzie iloczyn granic, czyli granica funkcji f w punkcie c, pomnożona przez granicę funkcji g w punkcie c. Czyli tym razem te liczby które są tymi granicami, a i b się przez siebie pomnożą. No jak tak jest dla mnożenia, no to nikogo nie zdziwi, że tak samo jest dla dzielenia. To znaczy, jeżeli teraz obliczymy granicę takiego ilorazu f od x podzielone przez g od x, no to to będzie iloraz granic. W liczniku mamy granicę funkcji F, w mianowniku mamy granicę funkcji g. Czyli dostajemy w wyniku znowu iloraz tamtych dwóch liczb. A podzielone przez B. No i tutaj trzeba by zrobić zastrzeżenie, że to ma sens tylko wtedy, kiedy zarówno wartości tej funkcji x są różne od zera w otoczeniu tego punktu C, jak i sama granica B jest różna od zera. Tak? To ma sens tylko wtedy. Bo w przeciwnym wypadku dzielilibyśmy tutaj gdzieś przez zero. No dobrze, no to mamy te własności. Teraz możemy pójść dalej. Na przykład możemy zdefiniować sobie taką funkcję, że mamy tutaj jakąś stałą, powiedzmy jakąś stałą k. Mnożymy przez funkcję f. Czyli k jest jakąś stałą. I liczymy granicę takiej funkcji. No to będziemy mieli po prostu k razy granica funkcji f, czyli to będzie k razy a. No, możemy iść dalej. Możemy sobie zdefiniować funkcję w ten sposób, że weźmiemy sobie na przykład funkcję f i podniesiemy ją do jakiegoś wykładnika. No, nie wiem, na przykład wykładnika jakiegoś, który jest nawet liczbą, Wymierną ułamkiem, na przykład jakieś r przez p. Gdzie r i p to są jakieś kolejne stałe, tym razem całkowite. Powiedzmy, że wiemy, co to znaczy podnosić do potęgi całkowitej i podnosić do potęgi ułamkowej. Czyli, jak mamy w mianowniku, to wyciągamy pierwiastek stopnia p i podnosi podnosimy do potęgi stopnia r. No to wtedy to jest po prostu granica tej funkcji przy x dążącym do c. F od x podniesiona do tej potęgi, którą tutaj mieliśmy. Czyli to będzie nasza liczba a podniesiona do potęgi r przez p. Czyli to jest dokładnie tyle. A do potęgi r przez p. Czyli widzimy, że granice mają wszystkie te własności, których intuicyjnie byśmy od nich oczekiwali. Że zachowują się. Przy mnożeniu, przy dodawaniu, przy dzieleniu w taki sposób, jak, jak to intuicja podpowiada. No, i to pozwoli nam liczyć różne granice, rozwiązywać różne zadania, korzystając z tego, że będziemy sobie rozkładać wyrażenia na jakieś prostsze, liczyć granice każdego z nich oddzielnie, a następnie granice tych prostszych wyrażeń będziemy do siebie dodawać, odejmować, dzielić i tak dalej.